Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie w takim odcinku specjalnym. Znowu nie wiemy, jak do końca on się potoczy. W tej chwili jedziemy sprawdzić sytuację na wałach. Z tego co wiemy, jest ona w miarę stabilna, natomiast cały czas jest dynamiczna, pojawiają się informacje o przeciekach. Tomek też jest gdzieś w terenie, mam nadzieję, że spotkamy go dzisiaj i też dla nas coś nagra. Panie Henryku, są jakieś informacje ze sztabu? Bardzo dużo hejtu, bardzo dużo fake newsów się pojawia i trzeba naprawdę mieć mocne nerwy, żeby we wszystko nie wierzyć. Ale jak widać, Kamil, zobacz, jaka ławka już jest wysoka. Wczoraj była absolutnie zdecydowanie niższa. Zobacz tam, w drugą stronę. No, to jest efekt właśnie cofki tak zwanej z Wrocławia. Jak się łączą Oławka i Odra, niestety Oławka musi się delikatnie cofnąć, dlatego te wały teraz będą naprawdę nadużywane. Jedziemy zobaczyć, nie? Tak, z tego miejsca raz jeszcze chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie słowa otuchy w komentarzach, również za telefony. Dziękujemy również wszystkim osobom, które fizycznie pomogły w ewakuacji muzeum. A ja Was zabieram na wał i zobaczymy, jak tam sprawy się mają. Słuchajcie, akcja jest dynamiczna, właśnie się wycofujemy z tego miejsca, podjęte są nowe działania, wozy strażackie za chwilę będą cofać, my również musimy stąd wyjechać. Informacje są takie, że gdzieś niedaleko został przerwany wał z powodu działań bobrów czy tam innych zwierząt i tam w tej chwili woda wycieka. My będziemy jechać za chwilę w inne miejsce. Zobaczymy, jak to wygląda, ale takie szacunki mówią o tym, że jednak tutaj w ciągu kilku godzin ta woda się wyleje. Tak, Heniu? No, mam nadzieję, że się nie wyleje, że będzie tak, jak trzeba, nie? Na pewno będzie tak jak ma być. No to trzymajmy się tej wersji wydarzeń. Jedziemy teraz do muzeum, udostępniamy kuchnię. Mamy fajne kucharki, eleganckie, one wiedzą, o co chodzi. Zaraz przypilotujemy materiały i kuchnia będzie działać, będzie gotować dla ludzi, którzy pomagają. No to jedziemy do muzeum. Raport sytuacyjny na godzinę 11:28. Przyjechaliśmy właśnie pod muzeum, bo tutaj będziemy uruchamiać kuchnię, aby kuchnia wydawała posiłki dla wszystkich osób, które teraz pomagają. Ale wieści z terenu są takie, że w miejscowości Marcinkowice na rzece Oława na jednym z mostów zrobiła się tama z tych wszystkich konarów, które płynęły razem z nurtem rzeki. Ta tama teraz powoduje, że piętrzy się. Wzrasta poziom, no i dlatego na rzece Oława właśnie jest coraz wyższy poziom, to jest taki teraz aktualny największy problem. Tama jest usuwana po to, żeby to wszystko uregulować. Tak to wygląda, tymczasem zapraszam Was do muzeum, też sporo osób pytało o to, jak muzeum w tej chwili wygląda w środku. No to wygląda dokładnie tak samo, można powiedzieć, jak jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy nie było tutaj żadnych samochodów. Cały czas w tle słychać przelatujące śmigłowce. Tomka z nami nie ma, ponieważ Tomek jest cały czas na wałach, a to jest teraz czas na to, abyście zobaczyli jego wstawkę nagraną telefonem. Dzień dobry serdecznie, witam z Oławy. Wiele osób do nas pisze, przejmuje się i martwi się, dlatego taki krótki raport sytuacyjny chcę Wam przedstawić. Zobaczcie. Raport sytuacyjny wygląda tak. Muzeum puste, auta bezpieczne. Oława, dzisiaj jest czwartek, Oława, można powiedzieć już dzisiaj, że na 99% też będzie sucha. Ale no jest taka zła wiadomość, bo miejscowości wkoło Oławy są podtopione, podlane. W Oławie była ciężka sytuacja. Odra miała 20 cm tylko mniej niż w 97.
Oławka była jeszcze wyższa. Tak naprawdę Oława leży przy dwóch rzekach, Oławka i Odra, które były naprawdę niebezpieczne. Obydwie podciekały. Było wiele tutaj w Oławie miejsc, gdzie podciekał wał na Oławce. Tak naprawdę Marcinkowice, Stanowice, w kilku miejscach Zakrzów, Siedlce. No i tutaj w Oławie też były takie podtopienia, więc tutaj chciałem powiedzieć, że mieszkańcy Oławy naprawdę stanęli na wysokości zadania. Można powiedzieć, że prawie wszyscy wyszli z domów i wzięli się za worki, za układanie. Naprawdę było tysiące ludzi i za to ogromny szacunek, bo Oława po raz kolejny pokazała, że potrafi się bronić i się ratować. Ja przypomnę, w 97 Oława nie została zalana, w 2010 też, to były takie małe podtopienia. No ale niestety najbliższe miejscowości, wioski przy Oławie były zalane w 97 i to naprawdę bardzo, bardzo mocno. W tym roku są takie miejscowości zalane jak Stary Otok, jak Stary Górnik. Henryk, jak tutaj sytuacja? Co robicie? Dupę. Żurki dobre. Dupę robimy, żurki, jeszcze damy tylko te jakieś sztućce, jednorazowe talerze i ale dzisiaj już spokojnie, bo dzisiaj jest mniej punktów. Dzisiaj spokojnie, ale trzeba jeszcze trzymać rękę na pulsie. A tak wygląda nasza kuchnia, obieranie ziemniaków. Dzień dobry. Dzień dobry. Obieranie czosnku. No i lecą żurkę. Cześć, gwiazdeczka. Żurki lecą, tak? Lecą żurki, jajka się gotują, wszystko jest pod kontrolą. No to super, zaraz rozwozimy. A tak wygląda miejscowość Stary Górnik. To jest dosłownie 3-4 km od Oławy. Tutaj domy zalane. Bardzo wartki nurt. Woda się przelewa przez drogę. Tak to wygląda. Tam jeszcze jest Stary Otok. Miejscowość odcięta od świata, która jest też zalana. Jesteśmy w Starym Górniku. No zobaczcie. Tutaj jest przystanek autobusowy. My przy okazji bardzo, ale to bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy nam tutaj pomogli przy ewakuacji. No, w 12 godzin jesteśmy w stanie całe muzeum wywieźć, więc tak naprawdę to jest też takie doświadczenie na przyszłość. Zjechało tutaj dużo lawet, zjechało dużo wolontariuszy. Też powiem, że wiele osób do nas pisze, dzwoni, czy potrzebują jakiejś pomocy, chcecie jakieś zbiórki zakładać. Naprawdę tego nie róbcie, my nie potrzebujemy żadnej pomocy finansowej, my sobie tutaj radzimy bez żadnego problemu i sobie poradzimy. Wiadomo, mamy teraz straty, muzeum nie działa, a jednak ta nasza kadra, no to wiadomo, trzeba utrzymywać, ale to mówię, no my sobie z tym spokojnie radzimy i nie ma z tym żadnego stresu. Generalnie są inne miejscowości, które potrzebują pomocy, jeżeli chcecie, no to pomóżcie, bo wiadomo, bardzo mocno ucierpiały Głuchołazy, bardzo mocno w Stronie, bardzo mocno Lądek-Zdrój, Lewin Brzeski, Jelenia Góra, Nysa, Lądek-Zdrój, no to są miejscowości, które naprawdę są zalane i które potrzebują ogromnej pomocy. Obserwujcie, pytajcie się w tamtym kierunku, czy ktoś potrzebuje pomocy. No u nas tutaj w Oławie dzisiaj można powiedzieć, że Oława raczej jest bezpieczna. Oczywiście trzeba monitorować. My kilka dni jeszcze będziemy czekać z wprowadzaniem samochodów, dlatego że no stan wałów, no to pewnie będzie to trwało z 2 tygodnie. Gdzieś tam też mogą jeszcze podciekać się, pocić, więc
Pewnie zaraz będą tak jak gąbki, wał będzie się, będzie nasączał się, więc z tą całą sytuacją trzeba poczekać. No ale mówię, postarajcie się gdzieś tam się dowiedzieć. Wczoraj zadzwoniłem do Tadeusza, którego znacie też z Głuchoła. Ostatnio nawet rajd tutaj do nas, do muzeum robił chyba 2 albo 3 tygodnie temu. No to tam jest nieciekawie, kilkadziesiąt aut mu się podtopiło, zatopiło i cała jego firma, więc jest naprawdę bardzo załamany. Jeżeli chcecie pomóc, to próbujcie w tamtych kierunkach, bo generalnie my nie potrzebujemy tutaj pomocy. Ewentualnie, jeżeli chcecie, no to znów będzie akcja przywożenia samochodów, mycia, teraz znów też samochody trzeba umyć, powycierać, poukładać, więc tutaj w tym kierunku, jeżeli macie wolne ręce, wolny czas, to spokojnie możecie nam pomóc. Piłemko! Czekaj, bo kurde. No i co? Przyjechaliśmy do Głuchołaz odwiedzić Tadzia. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko wygląda. Samu. Co tu była kostka, Tadziu? Co tu jest pod spodem? Czy asfalt? Asfalt. No i co? Jak ty sobie radzisz tutaj? No teraz dostałem parę osób, tak? Do pomocy ze straży. Ale ogólnie to sobie nie radzę. Nie ma rąk do pracy. Chaos potężny, jeżeli chodzi o koordynację w gminie. Teraz burmistrz znowu mi obiecał, że dostanę do pomocy ludzi. I tak jest, przyjdą na 15 minut, rozumiesz? I zostawiają nas. Przyjdą na 15 minut i zostawiają mi tak na okrągło, tak? Widzowie. Ja to wszystko odgarnąłem Białoruśką, tu były tony wszystkiego. Także zobacz jeszcze ile tu. A jak ta woda szybko przyszła? Przyszła tak szybko. Też właśnie przywitali. Słuchaj, było tak. Gotowaliśmy. Miała być w sobotę impreza. W piątek robiliśmy potężne gotowanie. Było przygotowanych 300 już takich posiłków do wydania. Ale imprezę odwołali, tak? Miało być basket tam. 25-lecie klubu sportowego. No i przerwaliśmy to. Zaczęli ratować most, woda się zaczęła podnosić, a my zmieniliśmy sposób, czyli nie będzie imprezy, wydamy te wszystkie posiłki. Zaczęliśmy wydawać te posiłki, wydaliśmy 300, ja mówię, jeszcze jest towaru, kupę, gotujemy dalej, tak? Wydaliśmy drugie 300, ale pod warunkiem, że straż OSP, taka jakaś, nie wiem, z Łodzi się pojawili młode chłopaki, że pomogą nam przy ewakuacji, bynajmniej takie miałem od jakiegoś tam gościa, zapewnienie, że pomogą nam to wszystko do góry. Wydamy wszystko do góry i czekamy na wodę. I okazało się, że wiesz, wydaliśmy posiłki, a oni za chwilę na Facebooku udostępnili, że ich to przerasta i że jadą swoje domy ratować i opuszczają miasto Głuchołaz. I wsiedli w autokar i wyjechali. I zostałeś sam? Zostałem sam tutaj z rodziną, 6 rąk, czy tam 8. Rozumiesz, nie było szansy w ogóle ewakuacji. Zanim żeśmy kuchnię posprzątali, to była już 6 i o 6 przyszła wielka woda i tylko pouciekaliśmy i to był koniec, tak? Pokaż, dokąd i tu woda. Nawet widać. Ta woda Lesiu, stań tutaj. Ta woda, to była taka stała fala. No to tak? 2 metry. To była stała fala, która tutaj cały czas trzymała się. Natomiast ta woda się tak szybko napełniła do góry, że była tutaj, stąd schodziła do klubu, nie? Klub całkowicie zalała, nie? Tam dalej. Ale zobacz, ile tu jest mułu, tego wszystkiego szlamu, nie? No, teraz już jest ogarnięte, bo to już 4 dni, rozumiesz, po trochę walczymy. Dzisiaj była koparka, odgarnęliśmy. No dobra, jakoś, dobra. Już, bo przyjechali do mnie tutaj. Słuchajcie, przywieźliśmy żurek. Macie ochotę? Dawaj, wołaj całą ekipę. Zawołaj tu wszystkich.
Ale mamy cieplutki, swojski, bardzo dobry, dobry obiadek. No, zapytam, jak to tak, to dawaj, wołaj to. Wszystkie Ludek was tam podjedziemy. Właściciel największego muzeum w... Tadziu, nieważne. Słuchaj. Oławie. Serduszko. Serduszko. Tak jest, tutaj jest właściciel, pan Tomek. Te samochody. Dlatego widzisz, zajęliśmy się, byśmy byli, Tadziu, już tu wcześniej, a zajęliśmy się tam. Trochę mieliśmy też tam w Oławie roboty, ale już... Na bieżąco my tam... No tak, tak, wiesz, to nieporównywalne. Dlatego, wiesz, nie ma co czekać, nie ma co zwlekać i jak jest zagrożenie i jak krzyczą, że zagrożenie... To trzeba uciekać. To trzeba uciekać, wiesz. Nie posłuchałem córki, bo córka mówiła 3 dni wcześniej. Ojciec, daj sobie spokój, wynosimy wszystko do góry, ratujemy. Ale też się auta zalało. No. Ile aut ma zalane? No nie wiem, bo nawet tam nie byłem na tym placu. Mhm. Tam część uratowaliśmy, nie, część powywoziłem. Są porozstawiane, ale nawet nie patrzyliśmy, bo wiesz, linka zaczepialiśmy w długą, tak? Jakieś tam drugie, które nie odpaliło, linka w długą, nie? Widzowie. I do tego wszystkiego kluczyki wszystkie zginęły, rozumiesz? Gdzieś popłynęła puszka z kluczykami, tak? Bo uratowaliśmy 3 sprintery, tę piątkę uratowałem, ale tę piątkę uratowałem w ostatniej chwili, tak? Bo przyjechałem do córki, tu już woda płynęła, do pasa, wjechałem do tyłu. Ale tam było sucho, bo ta woda tak jakoś dziwnie poszła tam, nie? Więc od tyłu weszłem sobie do lokalu i szukam ich tam, gdzie oni są, nie? No i zanim na górę weszłem, zeszłem z córką i mówię, kurde, ktoś mi drzwi zamknął, nie? Po co te drzwi zamykacie? A to się okazało, że już było dotąd było już wody, tak? Więc te drzwi uchyliliśmy, no i córka wskoczyła do Tuarega, też uratowała ja, ale wracaliśmy już z placu, tam to już było po szyję, nie? Wody. No to na tory wniosłem. Widzowie, no to ogromny apel. Głuchołazy, ulica Jana Pawła II, 13. 13. Tylko, numer. Tylko Tomuś, ja nie potrzebuję w sensie rzeczy, które nie będą dla mnie zbędne. Ale rąk do pracy. Przyjadą no, chłopaki pracy. Autami, ci pomogą przynajmniej, wiesz, zobacz, że to jest roboty. To jest tony mułu, tak? To jest... Z 20 cm mułu, którego można gdzieś tam, wiesz, wynosić, sprzątać u ciebie. Już nie chodzi o to, a jeszcze nawet w środku nie ruszyliśmy, tylko ogólnie... Numer do Tadzia, tak? 509... 087 544. 544. To nasze stowarzyszenie. Tu możecie pomóc Tadziowi sprzątać, jeżeli macie wolne ręce, moce przerobowe. Czy firma taka, co by, wiesz, chciała i uzgodniłbym z nimi za jakąś kwotę, tak, żeby... Żeby ci tu remont robiła, tak? Nie, ogarnęła na przykład jakiś tam głównie na razie sprzątanie, później do... Ale ty i tak już trochę tu posprzątałeś. No tu, tak, bo tu mówię, ściągnęliśmy z tej części, tak? No, ale światła nie było, dopiero wczoraj w nocy załatwiłem światło. Prąd, tu jeszcze nie ma prądu? Już załatwiłem właśnie prąd, wiesz, bo nawet nie wchodziliśmy, tylko szybko, żeśmy stąd... Zobacz, te wszystkie krzesła masz do wymiany, nie? To wszystko do wyrzucenia. Drzwi i wszystko. Czekaj, zapalę tu, to będziesz widział, jak to wyglądało. Zobaczmy dalej tam. Bo tu nawet nie wchodziliśmy, nawet nie ruszaliśmy nic. Także to wszystko. Tu magazyny, nawet jeszcze tu żeśmy nawet nie weszli. To wszystko lodówki poprzewracane. Tak, tu nawet żeśmy nie weszli. A to tylko część, bo to wiesz, jeszcze 600 metrów jest, nie? Także... Jeszcze idziemy do klubu, ci pokażę klub, tu żeśmy z tyłu ogarnęli, to chodźcie z tyłu. Długo woda stała? Tak. No nie, no tak w klubie do tej pory stoi. Tu żeśmy ogarnęli, bo chcieliśmy się dostać do klubu, nie? Tu z dzieciakom robimy jakieś tam imprezy, wiesz, mikołajki. Także... No tu mamy to główne wejście. Z biura to nawet nie zdążyłem tam dokumentów nic zabrać, bo tu woda widzisz tak jak było, nie? No 2 metry, nawet tutaj ponad 2 metry jest. A tu jest niżej, wiesz, tu już zobacz. No i tu była taka sytuacja, że tu wiesz, weszła woda do góry, podniosła się i trzymała, nie? I zeszła troszkę, no ale kurwa palety zaczęły tam płynąć, wiesz, i porozwalało. Wszystkie szyby dookoła, widzisz, szyby powywijane, to wiesz, niezabezpieczone palety, one zaczęły pływać. Tu do ogródka nam też parę palet przypłynęło. Także, to no, powiedz, co potrzebujesz. No żebyście nie przywozili i nie dzwonili do nas, bo szkoda tylko czasu na rozmowy, na tłumaczenie. Chodzi o to, że my nie chcemy jakichś małych kuchenek, dupereli takich, bo my sobie z tym poradzimy. Chodzi typowo o profesjonalny sprzęt, tak, do gastronomii, czyli jakaś zmywarka gastronomiczna, patelnia elektryczna, żebyśmy mogli na start ruszyć. Nie, my to kupimy oczywiście.
Tak? Jakby ktoś, piec, jakby ktoś miał do sprzedania taki 30 kW na ekogroszek, tak? Żebyśmy na razie wymienili, poradzili sobie na ten moment i mogli uruchomić to tutaj w pierwszej fazie, tak? Mhm. Także taki sprzęt typowy, bo... Ja bo wiem, tu masz taką restauracyjkę. Tak, bo to znaczy tutaj wydajemy posiłki, nie? Tu żeśmy dalej wydawali posiłki, swoje wspieraliśmy wszystkie właśnie takie akcje jak teraz, tak? To byśmy normalnie fundowali. Gdybyśmy się ewakuowali, to byśmy coś... No dobra, ale czekaj, ale potrzebujesz pomocy na razie fizycznej, tak? Łopaty, fizycznej, czyszczenie, tak. mycie ścian. Zobacz, jaka jest różnica, to musisz tu wszystko malować teraz. Osuszacze, tak. To w ogóle regipsy widzę, tak? Regipsy, to trzeba chyba wszystko wymieniać, chyba nie? Nie? Chociaż, no, a długo chociaż, stała woda? Nie, właśnie, że szybko zeszła, także podejrzewamy, że jakby osuszył, tak, i do pewnego momentu gdzieś wymienił, nie, no to... Wiesz, masz też fajnie, masz płytki, no tutaj też się nic nie stało, no. Tak, także jeżeli chodzi o to... I potrzebujesz kupić na przykład nowe krzesła, gastronomiczne rzeczy, tak? Ktoś produkuje, tak, mimo że by dał jakiś... Nie wiem, po kosztach. Tak, po jakichś rabatach. My nie chcemy... Nigdy od nikogo nie... Dobry. Nie chciałem za darmo i teraz też nie chcę, żeby to nie wybrzmiało tak, że bo powódź i my jesteśmy przygotowani, bo mamy jakieś środki i zawsze dobry gastronom, dobry przedsiębiorca ma rezerwę jakichś pieniędzy, tak? Tylko że może ktoś by pomógł, że taniej na przykład blaty, czy jakieś stoły, czy... Tak, okej, okay, ale jeszcze ręce do pracy. Ręce do takiej do pracy, typu czyszczenia, mycia, bo teraz, my jesteśmy w tym pomieszczeniu, co to już wyczyściłeś. Teraz pierwszy etap... Ile tu miałeś mułów? No tu miałem tak mułu, tak, o, tak jak widać tu, widzisz? No. Żeśmy to spłukali, tak? No tak jak dziura. No, i tak jak dziura, nie? Także tu naprawdę, tu była masa, nie? To ludzie sobie nie zdają sprawy, ale tu były tony tego, nie? Tadziu, a to ile aut ci zalało? Ile macie? Ja pierniczę. No tam te wszystkie na tym, nie? Na placu nie wiem ile tam. Gastronomiczny, tak. Wiesz, to stare, ale to są nie zastąpione, to nigdy nas nie zabiorą. Może wiesz, potwiera drzwi, niech się tu odparowuje nie, trochę. Nie, trzeba mieć lepiej, wiesz? Póki jeszcze mokre, póki nie? Świeże. Póki tak. Świeże. No. Bo to później jak zastygnie, to będzie skrobał, wiesz? Mhm. Nie? Może ktoś jak tu będzie jechał na pomoc, to niech przyjedzie z karszerami, tak? No, bo to jest wiele rzeczy do mycia z karszerami, tak? Tak. Bo później, wiesz, jak się zbierze, to było to całe, no to też no karszerem myśl. Tak, karszerem i do widzenia, tak? I z grabaczkami, rozumiesz, i postawimy nawet łyżkę, tak? I do łyżki i na ulicę, tak? Wiesz, na kupę, nie? Tu jadąc do Tadzia, do Głuchoła, spotkaliśmy takie miejsce, jest to szkoła albo przedszkole. I zobaczcie, ile tu jest sprzątania. To wszystko rzeka naniosła. Tadziu, co jeszcze ci jest potrzeba? No jeszcze zapomniałem właśnie o drzwiach, nie? Bo wszystkie drzwi są do wymiany. Nie muszą być w jednym kolorze. Może ktoś, jakaś hurtownia jest, to sprzeda nam w dobrej cenie, tak? 70, 80, 90, żebyśmy na razie ogarnęli, żeby to w miarę na stowarzyszeniu było, żebyśmy mogli działać, nie? No i najważniejsze te krzesła, stoły, nie? No i zmywarki, bo zresztą to sobie jakoś tam będziemy radzić, nie? Ale mówię, jak ktoś likwidował najlepiej restaurację, to odkupilibyśmy z chęcią, tak? Pieniędzy nie potrzebujesz. Nie chcę pieniędzy. Potrzebujesz rąk do pracy? Będę się bardzo cieszył, jak mi coś pomożecie w sprzęcie takim gastronomicznym. To ja nie jestem taki, że chcę pieniądze. Nie? I bo... Dobrze, ale potrzebujesz rąk do pracy, żeby zbierać, czyścić. Tak. Jak ktoś przyjeżdża, niech przyjedzie z karszerem, niech ci myje te wszystkie siedzenia. Jakby ktoś miał straż wolną i szukał zajęcia i miał wąż taki rozwijany z natarciem, tak, to wody mamy dużo. Pomógłby nam umyć plac z tego szlamu. No tak. Tak, także to takie te pierwsze, najważniejsze rzeczy, nie? No a tutaj stoimy w jednym miejscu, to akurat częstujemy strażaków i teraz zobaczcie, czego się zaczęło, bo tutaj stoimy, to jest ulica Jana Pawła II, a tu jest ta rzeka, nie? Tu jest ta rzeka i tu jest zakręt. Rzeka tutaj zakręcała
i tą wodę przelało przez mur właśnie tutaj i poszła tutaj w ulicę Jana Pawła II. A tutaj są garaże, trzy garaże tutaj były murowane, wszystko wpadło do dziury. No to tyle. Będziemy kończyć, tragedia w Głuchołazach. No i trzymajcie się, no. Oława już troszeczkę lepiej. I zobaczymy, co dalej będzie. Pozdrawiamy. Ale pozytywne, Tadziu, jest to, że przyjechała do nas młodzież, tak? Ze szkoły. Z Akademii Pożarniczej z Warszawy. Przyjechaliśmy już w sobotę, stacjonujemy w Mysie. Dzisiaj jesteśmy w Głuchołazach, pomagamy tutaj mieszkańcom pomóc się pozbyć wszystkich zabrudzeń, usunąć wszystkie skutki powodzi. Działamy od rana na początku na ulicach, żeby zabezpieczyć mieszkańców i ich zdrowie, żeby nic im się nie stało podczas przemieszczania się. A teraz już działamy bezpośrednio w domach, w piwnicach, czy też na przykład w restauracji, aby jak najbardziej pomóc i usunąć te skutki jak najszybciej. I mieszkańcy wrócili jakkolwiek do normalniejszego życia niż przed powodzią. A ja mam dla Ciebie propozycję. Jak skończysz szkołę Państwowej Straży Pożarnej, to proponuję Ci, żebyś został rzecznikiem prasowym Straży Pożarnej. Zobaczymy. Dobrze Ci to idzie. Jeszcze 4 lata, także jeszcze dużo się może pozmieniać. To dziękujemy Wam za Waszą ciężką pracę tutaj dla Głuchołaz. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pa. Głuchołaz, pa.